Organizatorzy, już gotowi? Możemy? Tak? Dobra? Dobra, zaczynamy. Okej, okay, świetnie. Cześć, ja jestem Kamil i opowiem o tym, jak można tworzyć bardziej angażujące wykłady, wykładoprezentacje, gro wykładoprezentacje za pomocą prostego narzędzia Visual Novelli i zastanowimy się, czy to ma w ogóle sens, jak to może wspomóc nauczanie i zobaczymy proces tworzenia takich visual noveli. Generalnie bardziej by mi chyba pasowało, żeby to była taka forma warsztatowa, czyli jeśli macie jakieś pytania, to przerywajcie mi w dowolnym czasie i generalnie to zapraszam was do interakcji. Jeśli chcecie, możecie się ze mną kłócić i wykrzykiwać sprośności, no może bez przesady, ale generalnie jakbyście chcieli, to możemy z tego zrobić właśnie taką bardziej dialogiczną formę. W każdym razie opowiem wam o tym, jak ja próbowałem stworzyć dla studentów, studentek, osób studiujących coś, co wytłumaczyłoby stosunkowo skomplikowane teorie, jednocześnie nie w sposób, który będzie powodował, że będzie chciało im się wymiotować na sam widok, nie wiem, na przykład 20 stron zbitego akademickiego tekstu. I myślałem, że okej, w sumie chyba nie jestem aż tak głupi, żeby nie potrafić zrobić visual noveli, które chyba są proste do stworzenia, więc spróbowałem. Okazało się, że okej, to jest w sumie całkiem proste. Pokażę wam na początku, jak to w ogóle wygląda, a potem omówię, jak to wygląda, że tak powiem, pod maską, jak to wygląda tego silnik. Więc to jestem ja, dzień dobry. Jest mi bardzo miło powitać was na krótkim kursie z teorii przestrzeni dyskursu. Porozmawiamy o teorii i omówimy kilka przykładów z dyskursu publicznego. I mam nadzieję, że będziecie uważać, bo nie będę się powtarzać. Ewentualnie możecie się cofnąć, przewijając rolką myszy. I wtedy powtórzę właśnie to, co mówiłem. I czym jest teoria przestrzeni dyskursu, Discourse Space Theory? To jest taka teoria Paula Chiltona, gościa od dyskursu, który jest w nurcie lingwistyki kognitywnej, czyli zajmuje się taką poznawczo-psychologiczną wymiarem języka i właśnie interesuje się też socjopolityką, różnymi kwestiami temporalizacji, czyli jak czas jest przedstawiany w języku. No i analizuje właśnie przez ten pryzmat takie polityczne dyskursy, na przykład właśnie zimnej wojny. To jest w ramach takiego szerszego paradygmatu krytycznej analizy dyskursu, która zajmuje się tym, żeby w krytyczny sposób opisywać to, w jaki sposób się mówi o jakichś tematach. I takie podejście na przykład zajmuje się, nie wiem, dyskursem feministycznym, dyskursem aborcyjnym, dyskursem uchodźczym. Takie tematy są podejmowane, żeby na przykład negatywne aspekty retoryki w mediach wyszczególniać i wytykać. No i potrzeba jakiejś metody, która by ujęła w tych analizach temporalność, czas. No i mamy taki paper Chiltona właśnie, Vectors Viewpoint and Viewpoint Shift, który opisuje tę teorię i korzysta z takiego dość matematycznego pola nauki, czyli z geometrii wektorowej i przeszczepia to do lingwistyki. Ktoś włączy głos, czy to będzie pytanie? Dobra. To też jest zaznaczenie takie, że to jest tylko teoria, to jest tylko jakiś model, to nie jest opisywanie rzeczywistości, jaka jest, tylko jakaś perspektywa na rzeczywistość. Ale jest to jakieś ciekawe narzędzie, które może się przydać w na przykład przetwarzaniu języka naturalnego w takich informatycznych modelach uczenia maszynowego na przykład. Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś tak zastosował ten konkretny model, ale potencjalnie jest to możliwe. No właśnie.
I tutaj przyspieszę, bo jakby tematem tej prezentacji nie jest uczenie was o tej konkretnej teorii dyskursu. Natomiast wspomnę tylko, że właściwie ważne, że dyskurs ma wiele znaczeń, więc też kwestia tego, czym jest dyskurs, to jest dyskusja na długie godziny, a nawet semestry. Anyway, ważne w tej teorii są trzy aspekty, czyli kwestia tego, że są tam trzy osie. Przestrzenna, czasowa oraz modalna, czyli mamy space, przestrzeń, T, czas, czyli time, i M, modalność, modal. I rozumiemy to w ten sposób, że my rozumiemy rzeczywistość, my rozumiemy język w odniesieniu do nas samych, bo cieleśnie odnosimy się do rzeczywistości, z którą interagujemy, więc znajdujemy się w jakiejś przestrzeni fizycznej i to widać w języku. W języku jest to odbicie tej przestrzeni fizycznej. W języku mamy właśnie to odbicie przestrzeni, czasu i modalności. Czym jest modalność, to zaraz wyjaśnię. Tutaj taki growy przykład, że każe graczom, graczkom wizualizować sobie, że jest ciepłe popołudnie, gdzieś tam sobie stoję w parku i jest to zawarte w języku. Więc wy możecie sobie skonceptualizować, że naprawdę ja tam stoję na tej ścieżce w parku, tak jakby to była prawda. No i tak, to dalej, bla, bla, bla. Jakbyście chcieli sobie na spokojnie to przejrzeć, to wysłałem link do Itcha, gdzie można sobie po prostu ściągnąć tę visual novelkę. I dalej, bla, 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 bla. Przejdźmy do wykresów. Tak, więc możemy sobie w ten sposób konceptualizować język, że w punkcie środkowym jest odniesienie do nas samych, czyli my jesteśmy sami w środku jest teraźniejszość, w środku jest miejsce tu i teraz, w którym stoimy. I właśnie, jest kwestia zależności przestrzennych, czyli możemy mówić, że coś jest blisko, coś jest daleko. To, co jest blisko, zwykle jest w naszym zasięgu ręki, tam, gdzie możemy rozciągnąć takie nasze pole osobiste, jakby takiej naszej przestrzeni osobistej, tutaj to się nazywa peripersonal space. Dużo jest badań psychologicznych na ten temat, jak ludzie potrafią rozciągać swoją przestrzeń personalną w niektórych eksperymentach i znaczenie tej przestrzeni jest bardzo istotne dla nas i my to czujemy niemalże fizycznie, mimo że no nie jest to jakby obiektywne, to jest subiektywne uczucie. Tak samo z czasem mamy odniesienie od teraz do przeszłości i do przyszłości i daleka przyszłość jest konceptualizowana jako właśnie daleka. Mówię daleka, dalekie jest coś, na przykład, nie wiem, daleko jest jakaś restauracja od nas, więc tutaj jest duże przemieszanie tych zależności przestrzenno-czasowych, gdzie używamy słownictwa zwykle, które powinno służyć niby do określania przestrzeni, używamy go do określania czasu. Daleka przeszłość, daleka przyszłość i tak dalej. No i mamy jeszcze modalność, czyli no takie najmniej chyba jasne stwierdzenie w tej całej prezentacji, czyli modalność generalnie oznacza pewność, stopień pewności czegoś. Czyli stuprocentowa modalność to, że coś jest, coś po prostu jest, istnieje. Możemy zmniejszać modalność mówiąc, że coś może jest, coś prawdopodobnie jest, coś jest nieprawdopodobne, coś nie może być, coś nie jest. Więc jest ta skala, takie spektrum modalności, w którym właśnie po pierwsze my się ustosunkowujemy do jakoś do prawdopodobności jakiegoś zdarzenia czy istnienia czegoś i właśnie rozciągamy to na takiej skali, która będzie widoczna w języku, w jakim się komunikujemy. Co ciekawe, mniejszą modalność ma powiedzenie, że coś na pewno jest, niż powiedzenie, że coś jest. Każdy modyfikator zmniejsza jakoś modalność, co wykorzystują często politycy w swoich przemowach i dlatego też to narzędzie jest bardzo ciekawe do takich analiz dyskursywnych. No, natomiast odejdźmy od kwestii teorii. Ja ją tak wyjaśniłem, żeby ta gra była zrozumiała w 5 minut mniej więcej, ale macie pokazane coś, co skonstruowałem pracując nad tym jakieś kilkadziesiąt godzin, czyli
próba przekształcenia nudnego wykładu na, no może nie interaktywną, bo tak na dobrą sprawę tutaj się tylko klika, ale jakieś takie przeżycie grę, która będzie bardziej wciągać i angażować, niż mógłby to robić, no właśnie, nie wiem, prezentacja w slajdach, w PowerPoincie. Ja osobiście nie cierpię prezentacji PowerPointowych, szczególnie jak są w nich, nie wiem, jakieś takie szablony, które są bardzo oklepane. Swoją drogą, tutaj zmieniamy miejsce, w którym jesteśmy w tej grze, przenosimy się do centrum Warszawy z parku i mamy właśnie taką praktyczną analizę kilku nagłówków. Na przykład Kosiniak-Kamysz ujawnia, co planowała opozycja, upadek rządu był na wyciągnięcie ręki. I tutaj rozpisujemy sobie w ten sposób na tych wykresach, że coś tam opozycja planowała w przeszłości, a teraz Kosiniak-Kamysz to ujawnia w teraźniejszości. Ale możemy też tak bardziej skomplikowanie to rozrysować sobie, że ten upadek rządu no, prawie nastąpił, ale jednak nie nastąpił, więc to było w jakiejś takiej przestrzeni teoretycznej, ale było to na wyciągnięcie ręki, więc to było w jakoś tak pobliżu naszego tego centrum, w którym my stoimy jako nadawcy komunikatu, a i że w zasadzie to się nie wydarzyło, więc mówimy o czymś bardzo takim ulotnym i trudnym do uchwycenia. I ta modalność, o której przed chwilą mówiłem, właśnie tutaj bardzo dobrze widać, że ta modalność jest bardzo niska, bo mówimy o rzeczach bardzo takich no, niepewnych, które raczej się nie zdarzą. Mogłyby się zdarzyć, ale w sumie to nie wiadomo. No i mamy jakieś tam następne analizy z Macronem. Tak Macrona na przykład rozrysowałem. To polecam sobie na spokojnie zobaczyć później. Tak swoją drogą ta ikonka mojej twarzy była zainspirowana JRPG-ami, więc całkiem się cieszę z tego żartu wizualnego, chociaż jest dość głupi. W każdym razie to jest koniec tej konkretnej gry. No i jest jakieś tam zadanie dla odbiorców. Pierwotnie robiłem to na platformy uniwersyteckie, więc tam była opcja, żeby na przykład na platformie Campus przesłać jakąś własną analizę, żeby osoby studiujące sami spróbowali rozrysować sobie według tej metody no właśnie jakiś, nie wiem, nagłówek publicystyczny czy fragment tekstu, cokolwiek. I to jest koniec. Tak wygląda jedna z tych właśnie visual noveli. Drugą jeszcze odpalę na chwilę, ale mi się tu z RenPy'a odpala, ale teraz bardziej się skupię już na kwestii teoretycznej, po co my w ogóle to możemy robić, dlaczego i jaki to ma sens. Druga visual novelka na zajęcia z technologii informacyjnej, która wyjaśniała koncept semantyki dystrybucyjnej. Jak widzicie, trochę się bawiłem właśnie z tym przybliżaniem postaci, oddalaniem, żeby to wyglądało może trochę jak w jakimś anime, czy nie wiem, no, żeby stwarzało pozory, że ja się tam poruszam. Ja nie mam żadnych zdolności, tak na dobrą sprawę, programistycznych, więc to było bardzo chałupnicze, ale wydaje mi się, że stworzyło jakąś iluzję, że to nie jest statyczna plansza, tylko jest to chociaż odrobinę żywe. No i tam sobie gadam. Tutaj pokazuję przykłady z jakichś baz semantycznych, tutaj ze słowo sieci polskiej, gdzie można sobie sprawdzać znaczenia słów i jak te znaczenia się do siebie odnoszą semantycznie i tak dalej. Trochę teorii na temat lingwistyki kognitywnej i pojęcia prototypu. Tutaj przykład z Atahualpą, ale to do zobaczenia we własnym zakresie. I to tak się ciągnie i tak dalej. Więc jest tutaj mieszanina właśnie połączenie wykładu z jakimś taką rozmową, z takim dialogiem. I tak to wygląda w formie skryptu. Wybrałem RenPy do stworzenia tego, bo wiedziałem, że istnieje, wiedziałem, że to jest proste narzędzie.
Fajnie by było móc stworzyć jakieś takie przykłady w jakichś bardziej skomplikowanych środowiskach i na bardziej skomplikowanych silnikach, ale no, jest to trudne, no, jakby nie patrzeć, programowanie nie bez powodu studium deweloperskim, tworzenie gier zajmuje wiele lat, więc można skorzystać właśnie z takich gotowych narzędzi. RenPy to jest narzędzie oparte na Pythonie, dość luźno. Jest to Python bardzo uproszczony i bardzo przystępny. Jest kilka tak naprawdę komend, które warto sobie zapamiętać. I widać, że ten Python gdzieś tam w tle jest. Pewnie można w zaawansowany sposób tego używać, natomiast nie trzeba. Przesłałem na czacie link do mojej własnej prywatnej ściągawki z komendami, która jest oparta na bardzo dobrym tutorialu z RenPy'a, więc tutorial do tego, jak używać RenPy'a, jest visual novelą, więc to też jest ciekawy aspekt meta tłumaczenia, edukacji takiej w samym narzędziu. I to, co jest na zielono tutaj, mam nadzieję, że to widać, to są dialogi, są proste komendy takie jak pokaż postać, ukryj postać, hide and show. Można je trochę transformować, przesuwając na środek ekranu, na bok ekranu, żeby się przesunąć. Można zmieniać background, czyli tło, jeśli na przykład chcemy się przenieść do innej lokacji. Można pokazywać inne rzeczy. Ja tego używałem po to, żeby pokazywać jakieś wykresy, jakieś fragmenty paperów naukowych, które wyglądało to tak, jakbym pokazywał to na ekranie w sali wykładowej, na przykład, no nie wiem, na projektorze. I pisanie dialogów do tego było bardzo fajnym doświadczeniem, które sprawiało mnóstwo radości, bo musiałem przyjąć dość nietypową rolę. To znaczy musiałem przekazać wiedzę, która jest bardzo hermetyczna, w sposób taki, w jaki bym mówił do kogoś przy piwie nad Wisłą. W taki sposób, który nie byłby obraźliwie uproszczony, nie byłby jakoś patronizujący, ale jednocześnie byłby na tyle bliski teorii naukowej, żeby ona nie była spłycona i jakoś ucięta, nie wiem, wykastrowana z głębi, którą ma. I dla mnie to było bardzo przyjemne doświadczenie, bo wyobrażałem sobie, jakbym naprawdę rozmawiał z ludźmi, mimo że siedziałem przed komputerem i po prostu pisałem te zielone dialogi od czasu do czasu, tylko zastanawiając się, czy coś przesunąć, czy może włożyć jakiś nowy slajd, jak to konceptualnie rozlokalizować na ekranie i tak dalej. Można dodawać też takie właśnie dialogiczne elementy typu wielokropki, które są trochę takim narzędziem może komiksowym nawet, bo używamy jakiejś formy graficznej tekstu do przekazywania procesów myślowych i komunikacji. Mam bardzo ograniczone zdolności graficzne i używam Photoshopa z roku 2001, w którym wycinałem postaci do tej gry. I tak to wyglądało, że właśnie wziąłem jakieś swoje stare zdjęcie, wyciąłem z tła, zapisałem jako plik PNG, wrzuciłem do gry, odpowiednio to skalując. Trochę musiałem się pobawić z tym, żeby image size, czyli ta wielkość, pasowała do rozdzielczości gry, ale jak już ogarnąłem mniej więcej, co jest odpowiednie, to było to w sumie całkiem proste i wydaje mi się, że w ogóle jakbyście chcieli tworzyć właśnie taką narrację edukacyjną, czy w ogóle jakąkolwiek narrację w visual noveli, to jest to w zasięgu ręki każdego, co no, wymaga oczywiście odrobiny motywacji, ale daje też bardzo dużą satysfakcję, bo jak to zrobicie, to macie taki gotowy produkt, który można komuś wysłać i się tym pochwalić i mieć przyjemność z tego, że ktoś to zobaczył. Ja do tej pory miałem w sumie sporo pozytywnych, jakby dość pozytywną recepcję tego, choć niestety jak wysłałem to na kurs, to na 300 osób ledwie kilka zrobiło pracę domową z tego, więc nie powiem, że to był duży sukces, jeśli chodzi o frekwencję.
może ludzie się przestraszyli tego medium. I to może być duży problem, że jak mają przed sobą właśnie coś nieznanego, typu gra, którą trzeba jakoś uruchomić i nie do końca wiadomo, jak to uruchomić, no to pojawia się taki problem, że szczególnie jeśli to jest zadanie nieobowiązkowe, to pewnie machną ręką i sobie odpuszczą, bo za dużo jest po prostu, za dużo jest taki próg, który blokuje ludzi przed otworzeniem po prostu tego, nawet i sprawdzeniem po prostu, co to jest i daniem temu szansy. No ale może jeśli więcej osób będzie takie rzeczy robić, to ludzie się przyzwyczają, o ile oczywiście będzie miało to sens jako środek dydaktyczny. I dobra, to chyba teraz zamknę udostępnianie ekranu, potem może jeszcze wrócę do udostępniania. Tutaj oczywiście się zrobiła studnia bez dna. Przestań udostępniać ekran. Okej, widzę samego siebie. No i generalnie zobaczyliście takie przedstawienie, jak to mniej więcej wygląda gier stworzonych w jakieś parędziesiąt godzin, po nocach tworzonych z dużym sercem, chociaż w bardzo eksperymentalnej formie. I zastanawiam się sam na takim poziomie właśnie, nie wiem, no teoretycznym, po co to wszystko jest. Ja mam głębokie przekonanie, że narracja w edukacji jest niesamowicie istotna i obecnie edukacja na dowolnym poziomie, czy to jest poziom szkolny, czy uniwersytecki, po prostu nie wykorzystuje zdobyczy, które mamy z badań nad edukacją. Jest mnóstwo badań, na przykład w psychologii eksperymentalnej, nie wiem, w takich dziedzinach jak nauczanie drugiego języka, które z grupami badawczymi, z grupami kontrolnymi mają statystycznie wiarygodne dane co do tego, że jakieś metody są lepsze niż inne, a mimo to wciąż trzymamy się takiego modelu pruskiej szkoły przyfabrycznej, w którym ktoś gada, pokazuje jakieś rzeczy, nikt tego nie zapamiętuje albo zapamiętuje jakieś parę procent z tego wykładu. No i potem musi się tego wykuć na pamięć i co z tego jakby. Edukacja byłoby lepiej, gdyby zmierzała w stronę bardziej interaktywną, w której uczymy ludzi, jak szukać informacji, jak krytycznie rozróżniać dobre informacje od złych informacji, i w stronę edukacji, która by właśnie była jakoś zaangażowana, czy byłaby po prostu angażująca. I to jest taka moja próba, w której zastanawiam się, jak można by stworzyć bardziej angażującą naukę. Przy okazji zrobiłem recykling swoich zdjęć, bo mam jakieś tam foldery ze zdjęciami, które robię raz na jakiś czas komórką, nie wiem, no zdjęcie parku, cokolwiek, komuś to przyda. No okazało się, że po jakimś czasie po prostu wykorzystałem to w tej visual novelce, bo było to fajne tło, można było z tego stworzyć właśnie scenkę, która będzie służyła właśnie jako baza do opowiedzenia czegoś w danym momencie w tej grze i jako taka odskocznia do prowadzenia dalszej narracji. To jest też z mojej strony balansowanie trochę na granicy cringe'u, bo zdaję sobie sprawę z tego, że mogę wkraczać w rejon how do you do, fellow kids. Przywołuję tutaj kontekst kulturowy mema ze Stephen Buscemim, gdzie próbujemy być fajni na siłę, a ludzie to odrzucają, młodzi, bo no, jest to cringe'owe po prostu. I ja też czuję, jak ktoś próbuje na siłę właśnie w taki fajny sposób uczyć, to mnie to odrzuca. Wielokrotnie miałem tak, że no nie, po prostu patrzyłem na jakiś styl prowadzenia wykładów i mówiłem sobie w duchu, że ja tego po prostu nie lubię, bo to jest denerwujące. I chyba gdzieś zbliżyłem się do tej granicy właśnie cringe'u, mam nadzieję, że jeszcze jej nie przekroczyłem, no ale wprowadziłem samego siebie jako postać do gry właśnie po to, żeby zrobić z tego parawykład i
włączyć jakby odbiorcę w konwersację, żeby poczuł się bardziej zaangażowany i bardziej zależało odbiorcom na zrozumieniu tematu, bo sam fakt, że widzimy oczy przed sobą, już zwiększa naszą uwagę w temacie, którego słuchamy. Wyrazy twarzy są niezwykle istotne w odbieraniu informacji, przetwarzaniu informacji, więc przedstawienie twarzy myślę, że jest dużo skuteczniejsze niż gdybym wstawił tam, nie wiem, jakiegoś ludzika z grafiki rastrowej, czy jakiegoś gifa, czy nie wiem, jakieś zwierzątko antropomorficzne. To jest kwestia, którą pewnie jeszcze będę testował, bo nie będę kończył na tych dwóch krótkich visual novelkach przygodę. Widzę komentarz, że Runpy służyło przy takich grach jak Doki Doki Literature Club. Chyba mam to na Steamie. Na pewno grałem w inne visual novelki tego typu. I to jest też kwestia, która jest w ogóle dla mnie może nie tyle problematyczna, co zastanawiam się nad tym w jakiś sposób, bo zwykle Renpai, czy w ogóle visual novele są wykorzystywane do, no do czego? No do anime, do gier z słodkimi dziewczynkami albo właśnie jakichś takich typowo mangowych rzeczy. Ja nie mówię tego w negatywnym kontekście, tylko to jest po prostu jakiś bardzo silny wybór stylistyczny, mangowa estetyka, która od razu przywołuje nam do umysłu jakieś schematy obrazowe związane z konkretną bardzo estetyką, więc wykorzystanie Renpaja do interaktywnych wykładów jest jakimś, no nawet przechwyceniem środku przekazu, w tym sensie, że ja zabieram to, ja zawłaszczam ten środek przekazu i wykorzystuję go do czegoś zupełnie innego, o czym twórcy Renpaja mogli nie pomyśleć, ale jest to narzędzie, które daje dużo możliwości dowolnych, nieważne w jakiej estetyce, nieważne co chce się osiągnąć. No dobrze, może jakieś pytania w międzyczasie? Ja mam tak pytanie trochę techniczne do twojego projektu. Dawaj. Czy ty, jeśli wysyłałeś studentom, to wysyłałeś im plik PI, czy na przykład plik Excel? Bo sobie pierwsze rzeczy, jak powiedziałeś mi, że mało osób to otworzyło, to na przykład wyobraziłem sobie, czy tam ten PI nigdy nie miałem z tym kontaktu, że jest wersja na przykład HTML, i wydaje mi się, że też, czy po prostu wysyłałeś im plik, czy była właśnie, mogła być ta też bariera technologiczna, bo jak ludzie nie widzą pliku, który po prostu się, albo aplikacja się nie włączy na stronie, albo aplikacja się nie włączy, wiesz, pod naciśnięciem po prostu pliku, to ludzie już się boją. Tak. Odpowiedź na to pytanie jest prosta, bo Renpy tworzy buildy automatycznie, które są w Exe na Windowsa i na Maca też robi buildy. Nie używam Maca, więc nie wiem, jakie tam jest rozszerzenie, ale generalnie Renpy automatycznie generuje na Windowsa, Linuxa i na Maca. To jest bardzo wygodne i wystarczy po prostu kliknąć, o ile gra nie ma błędów, to po prostu się generuje. Możesz skopiować, wrzucić to od razu na dysk na przykład Google'owy i wysłać jako link. Można też stworzyć właśnie w Renpy, jest opcja tworzenia webowej distro, czyli tworzy plik HTML i tutaj wyślę, korzystałem z takiego serwisu jak Netlify, tak, port na Androida, nie robiłem portu na Androida, ale faktycznie gdzieś tam chyba ta opcja jest, nie wiem, jak sobie spojrzę na przykład build distributions tutaj, processing. W mojej wersji tego nie widzę, ale mogę mieć starą wersję, więc no jasne, jakby są duże możliwości. I ja po prostu wrzuciłem też wersję HTML-ową jako taki build na Netlify. Stworzyłem sobie tam stronkę na tym, bo Netlify służy właśnie do robienia takich bardzo szybkich, nie wiem, makiet stron, żeby przesłać komuś na bardzo szybko po prostu link z działającym prototypem strony i można sobie tam sprawdzić. I faktycznie działa to. Trochę wolniej niż w wersji Exe, ale działa. Można klikać i jest fajnie. No i co? No i nawet to, że to było w zipie z wygodną instalacją,
oraz jeszcze dodatkowo był ten link HTML-owy, który jest jeszcze prostszy do użycia, to dla ludzi to była bariera, która była odstraszająca, więc to jest jakaś kwestia, no, którą trzeba brać pod uwagę, że ja na przykład, to jest mój bias, zakładam pewną kompetencję używania mediów elektronicznych jako baseline u innych, a się okazuje, że no nie wszyscy mają pewne kompetencje, czy nie są oswojeni z, nie wiem, no nawet odpakowywaniem plików zip. I ludzie się boją czegoś, co jest właśnie w takich folderach, więc to jest aspekt myślenia o audiencji i tym, jak to ludzie odbiorą, bo mogą po prostu stwierdzić, że no dobra, to jest za trudne. Mimo, że to nie jest wcale trudne, ale trzeba by ich przy okazji nauczyć właśnie no, po prostu wypakowywania plików i otwierania prostych aplikacji, bo może po prostu niektórzy ludzie tego nie robią. No więc tak, no z jednej strony jest to bardzo proste, z drugiej strony to jest jakiś aspekt, nie wiem, user experience, który jest do przemyślenia. Jeszcze jakieś pytania? Jeszcze jedno mi przyszło na myśl, bo mówiłeś, że dużo już czasu spędziłeś nad tymi nowelkami. Jak do ciebie wydłuża się praca, jeśli byś tam dał opcje interaktywne, opcje wyboru, co nie? Bo to też jest wolna część wyżywa nowelek i wyobrażam sobie, że to może nawet pozwolić pracy na przykład. Czy próbowałeś? Planuję, bo tak, to co pokazywałem to jest oczywiście najprostsze z możliwych narracji growych, jakie mogą istnieć. To nie jest w zasadzie visual novel, to jest kinetic novel. No tak, no po prostu to jest kinetic novel, czyli nowela, która jest jakby interaktywną wersją powieści, powiedzmy. No to jest, to nie znaczy, że to jest złe albo gorsze, no ale to jest po prostu podgatunek tego. I tak, no zastanawiam się właśnie, w jaki sposób można by wprowadzić te opcje wyboru. Może widzieliście takie memy, czy nie wiem, czy to nawet to można nazwać memami, takie diagramy, jak robi się dialogi w grach wideo. Czyli, że mamy jakiś wybór, który rozgałęzia się na dwa, a potem wraca i tak do tego samego punktu. Konkluzja z tego jest taka, wybory w grach bardzo często są iluzoryczne. I zrobienie takich opcji wyborów nie byłoby pożądane, bo po co w sumie robić taką iluzję wyboru, że ktoś wybiera opcję A, ktoś wybiera opcję B, ale i tak koniec końców wracamy do tego samego punktu i historia toczy się dalej. No to wtedy podejmujemy bardziej, powiedzmy, odważną próbę zrobienia linii dialogowych, które się rozgałęziają i pozwalają na alternatywne ścieżki. Ale tak jak wspomniałeś, to niemalże wykładniczo zwiększa nam pracę. I teraz pytanie, jak to w edukacji w ogóle wykorzystać i jaki to miałoby sens przy właśnie przekazywaniu jakichś tam teorii, no w moim przypadku właśnie bardzo niszowych teorii lingwistycznych, które są dla powiedzmy kilkuset osób, bo nikt inny się tym nie interesuje. Chociaż to jest w mojej opinii dość interesujące, no ale mnie się z tym. I no w tym momencie wchodzi już aspekt game designu i w tym, co gra mówi swoją mechaniką, jaka jest retoryka mechaniki, bo tutaj mogę się powołać na Bogosta, Bogost Ayan, on napisał taką książkę o retoryce gier, w której twierdzi, że każda mechanika w grach coś sobą mówi i coś próbuje retorycznie nam jakby przekazać, jakoś wpłynąć na nas. Więc możemy sobie wyobrazić, że chcielibyśmy idealnie stworzyć taką sytuację, w której retorycznie próbujemy zmusić graczy do przemiany edukacyjnej, która by nastąpiła wobec tego, jakich wyborów podejmują. To nie gramatycznie brzmiało, ale wiecie, o co chodzi. I ja jeszcze nie wiem, jak to zrobić. Będę nad tym myślał. To jest kwestia, no, myślę, że dość trudna do rozważenia.
jakie wybory podjąć, no bo mamy jakieś gry, powiedzmy standardowe fantasy, w których mamy moralność. Możemy iść w stronę dobra, możemy iść w stronę zła i nasze wybory jakoś determinują to, jaka nasza postać będzie, jakie będzie miała statusy i jaki będzie koniec gry. No dobra, ale teraz próbujemy przekazać właśnie to sam, znaczy zamodelować coś takiego w edukacji czegoś i w takim razie przemiana głównego bohatera, bohaterki, czyli osoby, która gra w taką visual novelę, czy inny typ gry, jaka ona ma być? Jaka ma być ta przemiana, że na przykład co, mamy jakiś aspekt powiedzmy z pragmatyki i uczymy się o twarzy społecznej i o atakowaniu na twarz. To jest taka teoria, że wszyscy dążymy do tego, żeby bronić swojej twarzy społecznej, ale możemy atakować czyjąś twarz, druga osoba będzie próbować bronić swoją twarz i tak dalej w takim ciągu konwersacyjnym, w takiej ciągłej interakcji. No i wyobraźmy sobie, że my mamy gracza w tej sytuacji. Może możemy zamodelować właśnie interakcję taką komunikacyjną, jak w standardowym JRPG-u, gdzie możemy wybierać sobie zaklęcia. I tym zaklęciem na przykład będzie właśnie atak na twarz. Będzie można na przykład zrobić zaklęcie grzeczność pozytywna. Grzeczność pozytywna oznacza, nie wiem, poklepywanie po plecach, uśmiechanie się, bycie entuzjastycznym. Grzeczność negatywna oznacza dawanie przestrzeni i takiego komfortu psychicznego dla drugiej osoby, że okej, masz przestrzeń dla siebie, nie wchodzę w tę przestrzeń, więc to nazywamy grzecznością negatywną. Grzeczność pozytywna to jest właśnie wychodzenie do jakiejś osoby, gestykulacja taka otwarta, bycie optymistycznym i możemy sobie wyobrazić, że w grze będziemy mogli wybierać dla jakiegoś przeciwnika z jednej raz grzeczność pozytywną, raz grzeczność negatywną i obserwować efekty tego na odbiorcy w grze, czy przy jakimś typie tej osoby bardziej skuteczna jest grzeczność pozytywna czy negatywna. Myślę głośno, ale myślę, że to było bardzo fajnie i kurczę, chyba tak zrobię, chyba spróbuję coś takiego zrobić. Dobra, jakieś jeszcze pytania? Chciałbym jeszcze dodać ten, jak mówisz właśnie o tych przykładach, to teraz mi się pomyślałem, nie wiem czy słyszałeś o Bad End Theater, na przykład właśnie sobie przypomniałem o tym jak weszłem na Renpy, to jest, że na samym początku historii, to jest po prostu bardzo krótka historia, ma wiele zakończeń, są w historii, możesz wybrać jaka to są ma cechy, żeby później nie bawić. I przez to ona podejmuje jakieś wybory sama i na przykład przedstawienie na przykład, jak mówisz, w sytuacjach, twoja tematyka jest ciekawa właśnie, bo tutaj trzeba specjalnie podejść. Myślałem, że na przykład jaką postawę ma dana osoba na przykład, możesz sobie w dyskusji, na przykład jakie efekty to może mieć, co może zwiększyć głębię tak naprawdę bardzo krótkiego przedstawienia. Na przykład ja mam trochę trudno na temat tego mówić, bo przedstawiłeś jak to, tematykę dawno, więc na pewno nie możemy rozmawiać trochę na takim samym poziomie. Nie no, spoko, w sensie ja mówię o sobie doktorant debil. Anyway, no sprawdzę sobie Bad End Theater, bo widzę, że jest na Steamie, ale no dobra, dawaj dalej. Na przykład czekaj, bo ty mówiłeś, że na przykład mówiłeś o tym, że ktoś tak prosto w twarz, jak to powiedzieć dokładnie? Że na przykład ktoś robi atak na twarz, nie? Jakby tak. Na przykład ja powiem, no to może być wulgaryzm, obelga, ale na przykład ja mogę powiedzieć, że haha, dziwnie, fajnie dzisiaj wyglądasz i to może być uznane jako atak, nie? Jakby, mimo że to jest pozornie komplement, ale to już jest, to może być uznane jako atak, no. Myślałem, na przykład można byłoby, jak mówiłem wcześniej, nie wiem, na przykład przykład takiej dyskusji, jak to się mówi, wiesz, politycznej i na przykład
możesz wybrać, jak osoba jest nastawiona, typu na przykład właśnie agresywnie, jak mówisz, że może ktoś, jak to, że mówić nie bezpośrednio, agresywnie wobec drugiej osoby i jak to wpływa właśnie na rozmowę dalej. Mhm. I to mogło być bardzo zmniejszyć tą ilość wszystkich drzewek, bo no to właśnie z interaktywnością i z ilością pracy to jest dużo. Od pracy na pewno będzie dużo, w sensie ja pracowałem na tym, no tak jak mówię, no z 20 godzin nad każdą pewnie mniej więcej, to nie jest dużo, to jest bardzo mało, jakby to są małe projekty i też ja wam jakby uczciwie mówię, że ja wam prezentuję projekty, które są takie bardzo prymitywne i bardziej to są właśnie prototypy jakby czy eksperymenty. No i właśnie to już pewnie trzeba by sobie jakoś rozrysować dobrze na kartce, stworzyć jakiś porządny system. I tworzenie systemów to już w ogóle kolejna dół z wężami i skorpionami, bo jak się zaczynamy w to zagłębiać, no to już w ogóle, nie wiem, wyznaczanie punktów czemuś, to jest, żeby system był zbalansowany i żeby to wszystko miało sens wewnątrz właśnie całościowego systemu. Ja wiem, że ja na przykład mało uwagi zwracam uwagę, jak gram w gry na mechanikę. Znaczy zwracam uwagę, ale nie aż tak dużą. Ja bardziej zwracam uwagę na narrację. To mnie najbardziej interesuje w grach i lubię w ogóle gry narracyjne. Natomiast znam osoby, które mają w pobłażaniu, czy w ogóle jakoś nie zwracają uwagi za bardzo na opowiadanie historii. Ich interesuje głównie to, czy jest dobrze zbalansowana mechanika. I może kogoś bardzo zrazić, jeśli właśnie stworzymy taką grę, powiedzmy o pragmatyce i właśnie atakach na twarz i grzeczności, jeśli to nie będzie miało sensu w samym systemie i te punkty będą prowadziły do jakichś absurdalnych wyników, które na końcu nam jeszcze wywalą grę najlepiej. No, trzeba się nad tym zastanowić. Przesłałem wam dwa fajne linki. Jeden to jest wielka lista na GitHubie gier opartych o naukę czy w temacie nauki i ta lista jest naprawdę bardzo duża i fajnie opisana i to jest jakiś Polak stworzył tę grę, bardzo polecam. Tam można fajne rzeczy znaleźć, zarówno rzeczy, które są na Steamie i są no, semi-komercyjne, jak i jakieś takie bardzo projekty nieistniejące w sferze powiedzmy monetyzacji tych projektów, po prostu nie wiem, są na GitHubie czy na Itchu. Drugi link to jest fajna strona z grami odpowiednimi dla dzieci i odpowiednimi dla rozwoju dzieci. To może się wam przydać, jak macie, nie wiem, dzieci, bratanków, siostrzenice i tak dalej, to fajna rzecz, że ktoś to skatalogował pod względem tego, co jest dobre dla rozwoju, bo co, no, gry to po prostu medium, które może pomóc się rozwijać i dzieciom, i może nawet tym nieszczęsnym studentom. No i chciałbym jeszcze poruszyć jedną taką kwestię, też meta kwestię, to znaczy tego, jak podchodzić w ogóle do przekazywania nauki / popularyzacji nauki. Ostatnio dużo właśnie mam jakichś takich warsztatów, czy nie wiem, wykładów na temat popularyzowania nauki i są we mnie dwa wilki. Jeden wilk mówi, trzeba dystrybuować naukę poza świat zamkniętej, zaklęśniętej, zapleśniałej, zabłoconej, gnijącej akademii i pokazywać światu, że hej, w sumie mamy tutaj fajne jakieś informacje, które fajnie opisują świat. Kontra taka popularyzacja popnaukowa, która jest w zasadzie bardziej rozrywką, takie science-tainment, gdzie mamy jakieś TEDy, TEDxy, robimy jakiś 15-5-minutowy wykład, w którym opisujemy jakieś fajne rzeczy, które mogą dać nam zajawkę, cokolwiek. Taki klimat, w którym no dobra, coś sobie posłuchaliśmy o, nie wiem, genetyce, ale wiemy, że to istnieje, coś z tego zrozumieliśmy? Niekoniecznie. Wiemy tylko, że jest jakiś ktoś, kto wyszedł na scenę i coś nam opowiedział. I właśnie jeden wilk mówi, trzeba przekazywać naukę, drugi wilk mówi, że jeśli wychodzimy z tym do ludzi, to trzeba jakoś spłaszczać tę naukę, trzeba ją jakoś pozbawiać głębi, sprawiać, że te wszystkie bardzo bogate, barokowe definicje stają się nagle słowami, które nic nie znaczą. I mnie to trochę denerwuje. Ja bym chciał, żeby jednak tej głębi, ta głębia nie znikała i
Myślę, że gry edukacyjne mogą być dobrym medium do tego, żeby jednocześnie przekazać rzeczy, o których się mówi właśnie na uniwersytecie, na jakichś zajęciach, nie wiem, kulturoznawstwo, biologia, genetyka, fizyka, chemia organiczna. I żeby to nie zostało spłaszczone, żeby to nie zdebilniało i żeby nie straciło właśnie całego sensu, żeby nie stało się po prostu kolejną rozrywką obok Netflixa i filmików z YouTube'a. Nie wiem, czy to ma sens. Zastanawiam się nad tym cały czas i to może nie mieć sensu, to może nie wyjść, ale zostawię jeszcze was na koniec z jednym linkiem na YouTube'a, który trwa minutę, bo ja niestety nie oglądałem JoJo, ale znam osoby, które uwielbiają JoJo i dały mi cynk, że w JoJo są dziwne wstawki w trakcie narracji, które wyjaśniają w bardzo naukowy sposób jakieś koncepcje, na przykład koncepcję tego, jak ptakom działają płuca. Spoko, jakby dla mnie to jest świetne. Więc nie wiem, no, zdaje się, że mój czas się chyba powinien kończyć. Może Conline, narracja, helper mi dać znać. Więc pytanie, czy jeszcze macie jakieś pytania? No. Dobra, pytań nie ma. To co, kończymy już? Jak tam Conline? Jaka jest opinia Conline? No, w każdym razie dziwne gry naukowe.h.io to w tym momencie tam wrzucam buildy tych gier do pobrania, do zobaczenia, do przemyślenia w ogóle, co można z tym dalej zrobić. I jestem ciekawy na przykład, czy w przyszłości kiedyś może spróbujecie sami coś podobnego stworzyć, bo najważniejsze w tym momencie jest to, że, znaczy najważniejsze w tym wszystkim jest to, że to jest otwarte narzędzie, które jest darmowe i pozwala na niesamowitą kreatywność, jeśli tylko ma się jakiś pomysł na to i można zrobić dużo fajnych rzeczy, które będą z różnych pól. Ja jestem akurat z tej bardzo konkretnej lingwistyki, właśnie jak Adam mówiłeś, że to jest jakieś tam terminologicznie obłożone i bardzo, no wciąż jest niedostępne, jak ja tak mówię i zdaję sobie sprawę z tego, że jak ja mówię kognitywne coś tam, kognitywne tamto, to wymagałoby pewnie dłuższego wprowadzenia. Natomiast fajnie by było, jakby właśnie wiele perspektyw powstało, na przykład przeżycia świadków. W ogóle super by były takie narracje, na przykład świadków wojny. I myślę, że takie narracje powstaną, które będą w jakiś sposób pokazywać nam perspektywę osób, które były w tamtym miejscu i przekazują swoją pamięć. Bury Me, My Love, to jest, zdaje się, chyba taki miał tytuł. My Love, zaraz sobie sprawdzę szybko. Jep, na Steamie. Prosta gra, zaraz wyślę linka, która przypomina Messengera. Dwie osoby, kochankowie, Syryjczycy, rozmawiają ze sobą. Jedna osoba została w Syrii, druga osoba próbuje uciekać do Europy i od nas zależy, jakie decyzje podejmie, na przykład czy skorzysta z usług przemytnika, czy może spróbuje polecieć samolotem, czy kupować więcej pożywienia i tak dalej. Gra jest bardzo prosta, graficznie ascetyczna, minimalistyczna. Nie jest przyjemna do grania, jest niepokojąca. To nie jest taka gra, w którą się chce grać dla samego grania. Trochę ja musiałem się zmuszać, żeby ją ukończyć, bo to nie jest gra, która daje dopaminę. Natomiast faktycznie
dobrze ukazuje perspektywę kogoś, kto jest spanikowany, boi się, ma bardzo niejasne uczucia co do tego, gdzie jest, nie wie, komu ufać, a komu nie ufać. I mamy tutaj właśnie narzędzie ucieleśnienia poprzez bardzo prosty czat, który wygląda jak czat messengerowy albo WhatsAppowy, do pokazania na sytuacji tych Syryjczyków. I to jest właśnie, tutaj cofając się do tego Ayana Bogosta i jego retoryki proceduralnej, sposób na retoryczne przekazanie, zmianę odczuć użytkownika, bo my doskonale znamy działanie, funkcjonowanie czatów, WhatsAppów, messengerów i tak dalej. I możemy się utożsamić bardzo łatwo z kimś, kto inaczej byłby nam obcy, kto byłby jakimś dalekim uchodźcą i bezimiennym punktem w tłumie, który jest przedstawiany na okładkach gazet. A tutaj mamy takie bardzo codzienne doświadczenie, które rozumiemy. Widzimy emoji, emotki, uśmiech, emoji haha, emoji smutek. W sytuacjach, które w tej grze są przedstawiane no czasami bardzo groźnie, że zagrożone jest życie. I my to rozumiemy, ponieważ ten kanał przekazu, ten rejestr jest nam doskonale znany. I to jest właśnie sposób na to, jak gra może wpływać na odbiorców. Tak samo właśnie można próbować z edukacją i wpływać na odbiorców, próbując im przekazać jakieś kwestie edukacyjne, przy założeniu oczywiście, że musimy zdawać sobie cały czas sprawę, że retoryka to jest miecz obosieczny i służy zarówno politykom do robienia złych rzeczy i na przykład jakimś grupom społecznym do polepszania świata w zależności od wyznawanych poglądów. Nie jest to neutralne i musimy sobie zawsze zdawać z tego świadomość, że projektując grę, nie robimy niczego neutralnego, to jest jakiś akt właśnie komunikacyjny, który ma potencjał do zmiany ludzi. I od nas zależy, czy to będzie miało dobry efekt, czy to będzie miało zły efekt. No ale na tym polega zasadniczo dydaktyka. Dydaktyka polega na tym, żeby ktoś przyszedł do nas, kto nie ma wiedzy, a wyszedł z cyklu zajęciowego z konkretną wiedzą i żeby ta wiedza najlepiej jeszcze była dobrze utrwalona. No i naszym zadaniem jako edukatorów jest to, żeby właśnie wpłynąć tak na ludzi retorycznie, żeby ta wiedza została i była utrwalona. Czy to będzie klasyczny wykład, czy to będzie jakiś nowatorski, czy nie wiem, sposób wymyślania, no nie wiem, warsztatów, cokolwiek, grup dyskusyjnych. Sposoby są różne. Ja jestem zdania, że wykłady są bardzo mało efektywne, więc trzeba eksperymentować i zastanawiać się nad tym i może zmieniać trochę dyskurs edukacji, tak żeby ludzie przestali trzymać się tych starych modeli, które są mało skuteczne. Okej, czuję, że wpadłem w jakiś rant na temat edukacji, więc ja tutaj na tym skończę. Czy są jakieś jeszcze pytania? Dobra, to nie ma pytań. Jakbyście się chcieli jeszcze jakoś skontaktować czy coś, czy nie wiem, mielibyście jakieś przemyślenia, cokolwiek, możecie sobie sprawdzić pod tym linkiem coś, czy możecie do mnie napisać na Facebooku. No i jeszcze się pojawię na tej prelekcji o tworzeniu światów poprzez wiedzę naukową z sortownią wiedzy, więc jeszcze się nagadam pierdół o edukacji. Okej, to w takim razie zamykam sesję. Dzięki bardzo za wysłuchanie i cześć, do usłyszenia. Cześć.